Szanowni Państwo, serdecznie witam na kolejnym webinarium zatytułowanym Giovanni Battista Piranesi, architekt wyobraźni. Z jednej strony przedstawię go jako architekta, ale takiego no, na podstawie jego wizerunku. Z drugiej strony chciałbym odwołać się do jego wyobraźni, do tego, co wykreował na swoich rycinach. Dzisiaj jest dzień wyjątkowy. Dzisiaj jest 5 października. Wczoraj, 4 października, obchodziliśmy jubileusz 300. rocznicy urodzin artysty, a więc wpisujemy się właśnie w tą obchodzoną na całym świecie uroczystość. Kim był Giovanni Battista Piranesi? No, znamy go głównie jako rytownika. Urodził się w 1720 roku nieopodal Wenecji. W latach 1735-40 praktykował w Wenecji u swojego wuja Matteo Lucchesiego, zaś pierwsze lekcje akwaforty, której później stanie się mistrzem, pobierał u Karla Zuckiego. W 1740 roku wyjeżdża do Rzymu, jest to jego pierwsza podróż do Rzymu. No, trafia w taki tygiel artystów, którzy właśnie w taki tygiel tych oświeceniowych idei widzi odkrywane nowe starożytne artefakty, jest tym Rzymem po prostu zafascynowany. Praktykuje też u znanego rytownika Giuseppe Vasiego, którego później znacznie przerośnie talentem i właściwie wspominając o Vasim będziemy tylko dlatego, że będziemy mówić o Piranesim. W 1743 roku aż do 1745 przebywa w Wenecji, to jest tylko taki krótki wyjazd. Poznaje wtedy pracownię Giovanniego Battisti Tiepola i jego warsztat, ale już w 1745 roku powraca do Rzymu, gdzie osiada do końca życia. Właściwie całe życie już swoje spędzi w Rzymie. Pomimo tego, że się podpisywał Architectus Venetus, mimo wszystko będzie kojarzony z Rzymem. Tutaj powstaną jego najlepsze dzieła, tutaj też umrze w 1778 roku. Ale to tylko taka krótka biografia artysty, którą jakby wszyscy znają. Ja chciałbym raczej opowiedzieć trochę o takiej jego sferze duchowej, ale zacznijmy od portretów, gdzie portretował się właśnie jako architekt i gdzie przez całe życie na swoich rycinach podpisywał się Architecto Veneziano. Pierwszym takim portretem jest portret wykonany przez jego przyjaciela Francesco Polanzaniego. Portret ten powstał w 1750 roku, a więc artysta miał wówczas 30 lat. Od 5 lat już mieszkał w Rzymie, był takim artystą już dosyć znanym, już były znane jego weduty. W 1750 roku powstanie też pierwsza wersja cyklu Carceri, o którym Państwu później opowiem. Ten portret to jest niezwykłe dzieło, jakby wprowadzające nas w obraz twórczości Piranesiego. Główną kompozycję dominuje tutaj po piersie, nagi tors artysty, takiego ukazany nieco w obłokach, unoszący się nad cokołem ze stosowną inskrypcją, złożonym na tym cokole księgą i oddzielającą właściwie te popiersie od cokołu taką wicią bluszczu. Jak należy to interpretować? No, oczywiście Piranesi był zachwycony Rzymem i tutaj możemy zobaczyć te wszystkie jego rzymskie inspiracje. Pamiętajmy, że on inwentaryzował zabytki Rzymu, że te zabytki jakby po raz pierwszy zostały aż tak dobrze przez niego zdokumentowane, właściwie dopiero przez niego. Też dokumentował jego budowlę, więc na tym portrecie nie można było pominąć tych elementów. Przyjrzyjmy im się tutaj z bliska. Pierwszą uwagę zwraca te marmurowe popiersie, które nawiązuje właściwie do takiego popiersia filozofów, patrycjuszy czy cesarzy rzymskich. Robi z niego właściwie takiego starożytnego bohatera. Wówczas w Rzymie wykopywano na pewno dużo różnych takich starożytnych artefaktów przedstawiających rzymskich cesarzy czy rzymskich patrycjuszy. Tutaj chciałbym podać taki ciekawy przykład popiersia, które zostało odnalezione w 1912 roku, a niedawno pojawiło się na rynku antykwarycznym, pokazujące rzymskiego poetę lub filozofa, który właśnie jest podobnie zakomponowany jak te popiersie Giovanniego Piranesiego, tak?
Jest ono również wykonane z marmuru, nawet ta fryzura nieco taka krótka i przylizana zupełnie pasuje do tego wizerunku Piranesiego, a więc widać tutaj te nawiązania do antyku. Ale pójdźmy dalej może. Przyjrzyjmy się dolnej partii ryciny, tutaj właśnie, gdzie znajduje się napis Io Bapt Piranesi, Venet Architectus, a więc wenecki architekt, pomimo tego, że mieszkał w Rzymie. To jest jasne nawiązanie do tych wszystkich kamieni, które Piranesi odkrywał, inwentaryzując Rzym, ale inwentaryzując też różne okoliczne okolice Rzymu i starożytności, przede wszystkim zaś stele nagrobne z różnymi inskrypcjami. Tutaj jest jakby nawiązanie do tej części jego pracy. Książka, która spoczywa na tej podstawie, to również ciekawe dosyć odniesienie, ponieważ my nie wiemy, co ta książka zawiera. Może to być szkicownik, może to być teka dzieł artysty, może to być jakiś traktat, który go zainspirował. Wszystko to zależy właściwie od naszej interpretacji. Tutaj artysta, tak jak mówię, artysta rytownik zakomponował tak wiele elementów, że możemy je odczytywać w różnych kontekstach. Wreszcie bluszcz oddzielający te unoszące się w obłokach popiersie. Bluszcz to jest taka roślina wiecznie zielona, a więc symbolizuje życie wieczne. A z drugiej strony jest to taka roślina, która no bardzo przyczepia się do tej struktury kamienia, którą oplata, a więc można go też odczytywać jako roślinę takiego wiecznego trwania, tak? Roślinę, która po prostu jest takim symbolem umocowania, tak? I teraz nie wiemy, kiedy zostanie te popiersie Piranesiego umocowane na cokole. Czy ono już na nim jakby zaraz ma być na nim postawione, czy jeszcze się unosi. I to samo możemy odnieść do tej twórczości artysty. To jest młody 30-letni człowiek, który dopiero rozpoczyna swoją karierę, ale nie wiemy, czy te popiersie spocznie na piedestale i wpisze go do tych członków ważnych jakichś takich Rzymian zasłużonych dla tego miasta, czy dopiero musi sobie na to zasłużyć. Ta rycina jest właśnie bardzo ciekawa z tego względu, że posiada tyle różnych elementów, ale za chwilę przejdziemy do kolejnego obiektu, który też pokazuje postać Piranesiego, ale już w trochę innym świetle. Kolejna rycina to wykonany już po śmierci Piranesiego w 1779 portret zaprojektowany przez jego syna Francesco Piranesiego. Natomiast wizerunek został wykonany według rysunku Józefa Cadesa. Rycina ta została użyta dwukrotnie w dziełach Giovanniego Battisti Piranesiego jako frontyspis. Pierwszy raz w 1783 roku, drugi raz w 1785, zdaje się. Ale najbardziej interesuje nas raczej ta cała kompozycja, jak oni ją wymyślili, jak bardzo elementy, które na niej się znalazły, wiążą się właśnie z życiem Piranesiego. Przypomnijmy, że Piranesi był tym pierwszym inwentaryzatorem Rzymu. Chodził po tych ruinach, oglądał te kamienie, stykał się z tymi otuczonymi różnymi zabytkami, ale też był takim pierwszym rekonstruktorem. Na swoich rycinach wymyślał między innymi obraz tego, jak na mapie mogły wyglądać dawne termy Rzymu, którędy one przebiegały. Jedną z takich jego właśnie ciekawszych dzieł to był taki cykl poświęcony polu marsowemu, właściwie polom marsowym i temu, jak one wyglądały, jak one mogły wyglądać. I tutaj też jest takim jakby architektem. On nie buduje Rzymu z cegieł, on buduje go na mapie, odtwarza to, co kiedyś się stało. Jest takim architektem, projektantem, można powiedzieć. I ta rycina właśnie Francesco Piranesiego nawiązuje do tego cyklu pól marsowych i do tego właśnie, do tej jednej z takich nowoczesnych idei, nowoczesnego odczytania archeologii, czyli tego, jak
te rzeczy mogły wyglądać za czasów starożytnych. Przekonamy się o tym, kiedy przyjrzymy się szczegółom tej kompozycji. A więc kamienny blok z profilem Piraneziego. Ten sam kamienny blok został użyty na karcie tytułowej pól marsowych, o których właśnie wspomniałem. Identycznie powtarza właśnie ten element. Poniżej, pod tym blokiem kamiennym na karcie tytułowej, znajduje się taka kanelowana pod kątem kolumienka, którą tutaj też odnajdziemy na wizerunku Piraneziego z prawej strony, obok tej antycznej wazy. Kolejnym ciekawym przykładem są te obiekty, które znalazły się na dole kompozycji, a więc kawałek obłamanej, odłupanej płyciny z przedstawieniem mapy. Okazuje się, że to jest fragment odtworzonej przez Piraneziego mapy, ogromnej mapy pól marsowych, a właściwie jego naroże, o czym możemy się przekonać na prezentowanym właśnie slajdzie. Kolejnym elementem zaczerpniętym z tej serii jest głowica kolumny, przedstawiająca antyczną zbroję, takie antyczne panoplia. Ona znowu została zaczerpnięta z takiej ryciny bogato zilustrowanej różnymi artefaktami. Scenografia Campi Marii, tak? I ona przedstawia jakby taką scenografię tych pól marsowych. I tam rzeczywiście w centrum kompozycji, no prawie po środku, dominuje ta głowica. A więc jest to oddanie po prostu hołdu Piraneziemu, oddanie mu hołdu jako temu inwentaryzatorowi, rekonstruktorowi Rzymu, rekonstruktorowi tej historii starożytnej, która po prostu go otaczała go cały czas w tym wiecznym mieście i z którą na co dzień się stykał. Mógł też polemizować z wieloma interpretatorami. Może teraz przejdźmy do kolejnego pomnika, gdzie Piranesi jawi nam się jako architekt. No niestety jest to pomnik nagrobny wykonany przez Giuseppe Angeliniego. Znajduje się w kościele Santa Maria del Priorato, jedynej realizacji architektonicznej Piraneziego. No i znów Piranesi został na nim ukazany w takim kostiumie antycznym, w todze. Trzyma jedną ze swoich rycin pod ręką, ale z prawej strony wspiera się o kolumienkę, na której zostały ukazane atrybuty architekta, a więc kielnia, jakiś rysik, cyrkiel. Wszystko to czyni z niego architekta, którym zawsze chciał być, no i którym widać uhonorowano go tutaj po śmierci, tak? Cały czas odnosząc się do tego, że jest właśnie tym architektem. Architektem Rzymu, architektem, który no, zbudował dla nas ten bardzo taki dojmujący, ale też sugestywny obraz wiecznego miasta. Skoro mówimy o tym kościele Santa Maria del Priorato i o działalności architektonicznej Piraneziego, właściwie tylko jedna jego realizacja doczekała się realizacji. Tak? To jest właśnie ten kościół kawalerów maltańskich i cały plac i zagospodarowanie placu kawalerów maltańskich w Rzymie. Możemy to zobaczyć na kolejnym właśnie przykładzie. Jeżeli przyjrzymy się fasadzie kościoła, w którym został pochowany nasz bohater naszego webinarium, widzimy tutaj elementy zarówno egipskie, jak też jakieś takie nowoczesne rozwiązania tych pilastrów, które zostały przerwane takimi płócienami wypełnionymi panopliami. Widzimy też bramę prowadzącą do ogrodu zakonu maltańskiego, która też została udekorowana takimi płycinami wzorowanymi zapewne na tych wszystkich artefaktach rzymskich, które Piranesi wydobywał, przerysowywał i których piękno wydobywał w swoich grafikach. Wreszcie aranżacja ogrodzenia placu tego zakonu maltańskiego, tych kawalerów maltańskich. Tu również widzimy takie elementy jak jakieś kolumny, jakieś fragmenty sarkofagów, takie płyciny,
które zostały wmontowane w ten mur, ale celowo po prostu Piranesi zakomponował te wszystkie elementy, nawiązując właśnie do tej fascynacji antykiem, fascynacji Rzymem, ale też tak, żeby każdy zwrócił na to uwagę, żeby każdego tym zainteresować, żeby każdy mógł tutaj znaleźć element i może odszukać ten element w jakimś innym miejscu wiecznego miasta. Tutaj właściwie kończę opowiadanie o tym, jakim architektem był Piranesi i w dalszej części będę chciał opowiedzieć o tym, jak bardzo działał naszą wyobraźnię, jak bardzo pobudził tą wyobraźnię. O tym świadczy między innymi pokazywana na Zamku Królewskim wystawa, której teraz fragmenty z wernisażu mogą Państwo zobaczyć. Na wystawie tej pokazujemy unikalne dzieło Giovanniego Battisti Piranesiego, cykl Carceri, obejmujący 16 akwafort. Jest ono o tyle wyjątkowe, że zupełnie nie jest inne niż wszystkie dzieła w jego twórczości. Pokazuje tutaj taki mroczny, bardzo tajemniczy obraz więzień, interpretowany też jako taki mroczny umysł artysty, trochę bardziej tak filozoficznie. Natomiast no nie mamy tutaj tego standardowego myślenia, tak jak zawsze kojarzymy Piranesiego tylko z wedutami Rzymu, z widokami Panteonu, z widokami Koloseum. Nie, tutaj mamy takie mroczne, jakieś szalone, ciemne przestrzenie, które są takie dosyć niepokojące, też nowoczesne rozwiązania architektoniczno-scenograficzne. To wszystko mogą Państwo zobaczyć na naszej wystawie prezentowanej właśnie na Zamku Królewskim w Warszawie. Oczywiście chciałbym tutaj przejść teraz do tej kolejnej interpretacji, czyli Piranesi jako architekt wyobraźni, architekt swojej wyobraźni, ale architekt naszej wyobraźni. Pierwszą rycinę tutaj tak trochę przewrotnie chciałbym pokazać Panteon. A dlaczego? No to jest takie nawiązanie do słów Johanna Wolfganga Goethego, który mówił, że jak przyjechał do Rzymu, to właściwie był bardzo rozczarowany, ponieważ znał go z rycin Giovanniego Battisti Piranesiego. I ten obraz Rzymu tak bardzo utkwił mu w pamięci, że no nie wyobrażał sobie innego i to wieczne miasto no nie zrobiło na nim takiego wrażenia, jakie to przekazane przez naszego artystę. Jednak ja wolałbym zamiast podróżować po Rzymie zagłębić się w jego cyklu więzień. To jest bardzo ciekawa sprawa. Pierwsza wersja tego cyklu powstała w 1750 roku. Mogą Państwo zobaczyć po lewej stronie tą pierwszą wersję tej karty tytułowej i z drugiej strony wersję drugą powstałą w 1761 roku. Ta pierwsza wersja była bardzo szkicowa. Jeszcze tam widać, że dopiero artysta zaczął myśleć nad tym projektem. No jest 50. rok, on od 5 lat mieszka w Rzymie, jest zapewne zajęty zupełnie innymi rzeczami. Dedykacja wydawca na tej pierwszej karcie, wydawcą jest Giovanni Bouchard, a więc jeszcze jest prawdopodobnie uzależniony od tego wydawcy. Ale w 1761 roku jest już artystą cenionym, między innymi w tym roku zostaje przyjęty do grona członków Akademii di San Luca, co na pewno no, podbudowuje znacznie jego pozycję, ale czuje się też na tyle pewnie, że może powrócić do tego cyklu Carceri i zrobić go tak jak chce, czyli może wreszcie wykorzystać tę całą swoją inwencję, te wszystkie plany, przenikające się linie, przenikające się cienie, jakieś mroczne otchłanie budynków, a jednocześnie nawiązać do tego, co kocha, czyli ruiny antycznego Rzymu, a więc jego łuki, jego sklepienia, ale też różne artefakty, popiersia, fragmenty mozaik, reliefy. To wszystko zobaczymy w tej drugiej wersji rozbudowanej, także o dwie tablice. Dlatego rozbudowanej, ponieważ artysta nawiązał też tam do takiego nieciekawego fragmentu w swoim życiorycie, natomiast mianowicie zatargu z niedoszłym mecenasem, który na tyle go tam męczył i gnębił, na tyle odcisnął piętno na jego umyśle, że postanowił go ukarać, umieszczając symbolicznie jego wizerunek
w cyklu Carceri. Ale o tym nie będę mówił. O tym mogą się do Państwo dowiedzieć, jeżeli odwiedzą Państwo naszą wystawę. Ja raczej chciałbym się skupić na kompozycjach, które przedstawił Piranesi. Na kolejnej tablicy możemy zobaczyć między innymi najsłynniejszą chyba rycinę z tego cyklu, czyli Zwodzony most, pokazujący właśnie jak bardzo przeplatały, jak bardzo przenikają się te wszystkie linie, jak bardzo pod różnymi kątami są stosowane różne elementy. Mamy tutaj właśnie te schody, które prowadzą w różnych kierunkach. Mamy ten cały taki mrok zawarty w tym dziele. Widzimy też takie jakieś osaczenie, jakąś taką samotność, taki zupełny niepokój. Gdzieś tam w tle rozmywanie się konturów, tak? Możemy też na przykład zestawić sobie poszczególne elementy tego cyklu. Widzimy różne warianty, jak na przykład artysta potraktował wieżę więzienną. Raz ona jest duża, gdzie te postacie wokół to są właściwie takie małe robaczki. Raz te robaczki zamieniają się już w ludzi, którzy jakby są, pasują proporcjonalnie do tych przestrzeni, do tych więzień, do tych baszt, do tych wszystkich schodów. I gdzieś właśnie te takie pomieszanie tego ogromu z jakąś małością sprawia, że no, czujemy się tutaj osaczeni, ale co ciekawe, ci ludzie nie są uwięzieni, oni nie są przykuci kajdanami do tych bloków kamiennych. Oni tam wędrują, oni są tam raczej uwięzieni, ponieważ ich ciała są zagubione w tym więzieniu. To jest takie więzienie, uwięzienie wyobraźni, takie więzienie, w którym artysta uwięził samego siebie i ludzi, z którymi może ma do czynienia, których spotyka na ulicy, ludzi, którzy po prostu gdzieś też w jego życiu odegrali jakąś rolę, ale pozostają tylko takimi małymi cieniami. Możemy też przyjrzeć się, jak artysta zakomponował różne elementy. Możemy zacząć ich odszukiwać na różnych planszach. Co ciekawe, te wszystkie plansze zupełnie się różnią. Te niby to są zawsze przenikające się arkady, zawsze gdzieś tam jakaś taka głębia na noszenie na siebie różnych planów, jakaś taka scenografia bardzo dynamiczna, a jednak odkrywamy tu coraz to nowe elementy, a to pojawi się jakaś studnia, a to pojawią się kraty, a to jakieś koła metalowe, jakiś żyrandol podwieszony, nie wiadomo właściwie co on ma oświetlać, po co, skoro światło pada zupełnie z innej strony. Z drugiej strony możemy też dostrzec takie elementy, które znamy, czyli na przykład na jednej z rycin widzimy mozaikę z lwami, która nawiązuje do, powtarza właściwie mozaikę wykopaną z willi Hadriana w Tivoli, tak? I z szereg tego elementów możemy się pobawić w takie sztuczki, gdzie artysta ukrył te elementy, w jaki sposób. Możemy na przykład, tutaj po prawej stronie widzą Państwo tą rycinę właśnie z tymi lwami, możemy ją odczytywać jako takie wnętrze tajemnicze Koloseum, a jeżeli Koloseum, no to wiadomo, że ludzie tam byli prowadzeni na skazania, a więc więzienia, a więc znowu jakieś takie męki, męczarnie, jedni się cieszą, bo to oglądają, drudzy no, są tymi barbarzyńcami, którzy muszą tutaj zginąć. Co ciekawe, to wszystko jest kamienne, a więc znowu jest nawiązanie do tej przeszłości, do tej starożytności, do tej historii zaklętej w kamieniu. Tej, której może tutaj zapomniałem wspomnieć przy portrecie, w której też zostały zaklęte te wizerunki Piranesiego. Przypomnijmy, pierwszy to było marmurowe popiersie, drugi to było profil wykuty w kamieniu, trzeci to był posąg w kościele, jego rzeźba nagrobna, więc gdzieś ten kamień jest takim kamieniem wiecznym, gdzieś ten kamień ciągle przetacza się w tym życiu Piranesiego i także właśnie w tej niepokojącej serii Carceri. Wreszcie taka dosyć ciekawa rzecz, czyli te schody, bo zazwyczaj wszyscy oglądając tą serię Carceri wiążą ją z tymi schodami przenikającymi się, postaciami chodzącymi po nimi, to w górę, to w dół, to schody ruchome, gdzie one prowadzą.
Można tutaj trochę mówić o tych wykreowanych, jak chce jedna z historyczek, ze szwajcarskich historyczek architektury, można mówić o tak zwanych przestrzeniach pośrednich. Znajdujemy się ani tu, ani tam, czyli gdzieś pomiędzy, gdzieś w jakiejś takiej no, dziwnej przestrzeni. Ale jak tutaj spojrzeć na te schody? Taki znany historyk literatury, Lucius Keller, napisał bardzo ciekawy esej pod tytułem Piranesi i mit spiralnych schodów. Tych właśnie tutaj, które są ukazane po lewej stronie kompozycji. I ich przybliżenie teraz chciałbym też pokazać na kolejnym przedstawieniu, tutaj z prawej strony. I on tam dał dosyć taki ciekawy cytat Wiktora Hugo, do którego jeszcze powrócimy, ale odnoszący się do kolejnej też bardzo ciekawej postaci związanej z więzieniami skarczmi, a mianowicie Dantego. Cytat ten brzmi następująco. Dante całą ciemność i całą jasność skręca w przeogromną spiralę. To skręcanie przez Dantego tej przestrzeni w przeogromną spiralę widzimy właśnie na tej kolumnie, gdzie te schody zawijają się, zakręcają, doprowadzając nas aż do jakiegoś takiego wiatraka schodów. I znowu jakby widzimy taki ten ruch zaklęty w tych spiralnych schodach. Te schody zazwyczaj cały czas gdzieś się tutaj przeplatały i mamy właściwie takie dwie najciekawsze relacje powtarzane przez wielu historyków sztuki, którzy opisują cykl Piranesiego. Odwołują się do relacji Horace'ego Walpole'a i do relacji Williama Thomasa Beckforda. Może najpierw Horacy Walpole, który jest znany z tego, że jest prekursorem takiej powieści gotyckiej. Jego, no, to właśnie najbardziej znana powieść to jest Zamek w Otranto. I on, wymyślając tą powieść, która wyszła w 1765 roku, a więc 4 lata po cyklu Carceri, w 1764 w jednym ze swoich listów zapisał następujący fragment. Tutaj z lewej strony mamy portret naszego pisarza, bohatera. Pisze on tak. Zeszłego roku obudziłem się pewnego ranka ze snu, z którego tylko to sobie przypominam. Znalazłem się w starym zamku i zobaczyłem u góry wielkich schodów olbrzymią opancerzoną rękę, opierającą się o balustradę. Tego samego dnia wieczorem usiadłem i zacząłem pisać, nie wiedząc właściwie wcale, co mam do powiedzenia. Cytat ten bardzo dobrze pasuje do tych właśnie schodów Piranesiego. Jest tutaj i jakiś taki, obudził się rankiem ze snu, więc taki mroczność, sen, gdzieś tutaj jeszcze coś w nim majaczy. Znalazł się w starym zamku, tak jak my tutaj znajdujemy się w tej takiej dziwnej przestrzeni, jakichś takich no, kazamatów, czegoś nie wiadomo czego. Zobaczyłem u góry wielkich schodów, czyli tu są wielkie schody, ale on tam spostrzegł oczywiście opancerzoną rękę, rękawicę. W powieści to się zamieni już w hełm, więc mamy takie nawiązanie do tych panopliów Piranesiego, do tych jego właśnie hełmów, kopii, zbroi przeplatających się w przedstawieniach rycin. Wreszcie to go natchnęło do tego, żeby zaczął pisać. Tak samo jak Piranesiego natchnęły te jego wizje do tego, żeby zaczął tworzyć. Zaczął pisać, ale nie wiedząc właściwie, co ma do powiedzenia. To jest trochę tak jak Piranesi. On właściwie do końca widać, że no nie wiadomo, co tutaj ma oznaczać te wszystkie elementy w tym jego cyklu. Dokąd prowadzą właśnie te schody. Tutaj w dolnej partii tych kręcących się schodów widzimy, że nie wiadomo, w którym miejscu one się kończą. Więc też taka jakaś niepewność, takie poruszenie, trochę taka ekspresja nie tyle jakiegoś strachu, ale jakiejś też ciekawości, dokąd nas to doprowadzi. Czy będzie dobrze, czy źle, no to jeszcze nie wiemy, chociaż jak jest mrocznie, no to możemy domniemywać, że będzie raczej źle. Tego byśmy nie chcieli. Drugim osobą, która jeszcze bardziej nas tutaj wiąże z tym mitem tych schodów, jest właśnie William Thomas Beckford, którego zresztą ojciec William znał Piranesiego i któremu Piranesi zadedykował jeden ze swoich cyklów, właśnie ten dotyczący różnych waz i elementów takich starożytnych.
Mianowicie rodzina Beckfordów, przepraszam, w 1781 roku postanowiła na swoim zamku wydać taki festyn, którego scenografia żywo przypominała rozwiązania właśnie zawarte w rycinach Piranesiego. I tutaj zachował się taki opis tego festynu. Zacytuję. Niekończące się schody, które, gdy spojrzeć w dół, wydawały się tak głębokie, jak studnia piramid. Gdy podnieść wzrok do góry, gubiły się we mgle. Obszerność i zawiłość tego wewnętrznego labiryntu czyniły tak mylące wrażenie, iż stawało się wprost niemożliwe, aby ktokolwiek mógł od razu określić, gdzie się znajduje, gdzie był przed chwilą i dokąd idzie. I to jest ewidentne nawiązanie do tych schodów Piranesiego. Gdzie się znajduje? Labirynt. Gubię się we mgle. Zawiłość. Niemożliwe. Nie wiem. Może w tą stronę, może w tamtą. Ciekawe są te dwie relacje. Oczywiście zachęcam do tego, żeby w różnych książkach poszukiwać takich cytatów literackich i można oczywiście to mnożyć, można się też w ten sposób jakby zabawiać tym cyklem Piranesiego. Tu chciałbym też nawiązać do takiego opisu kompozycji. To jest kolejna bardzo ciekawa rzecz odnosząca się już o tyle do schodów, co też do całości tego cyklu, ale relacja ta przytaczana jest właściwie przez wszystkich ludzi, którzy piszą o cyklu Carceri, zarówno wspomnianego tutaj Luciusa Kellera, czy Wojciecha Karpińskiego, którego esej możemy przeczytać w katalogu naszej wystawy, czy najbardziej znanej może Margaret Josenar, czy na przykład takiego włoskiego literata, ale też krytyka sztuki Mario Praza. Mianowicie wszyscy oni opisują, powołują się na opis Thomasa de Quinceya, pochodzący z jego wyznań angielskiego opiumisty. Co ciekawe, Quincey swój opis, w którym przedstawia właśnie to, jak zapoznał się z rycinami Piranesiego odnośnie więzień Carceri, usłyszał to jak wyglądają te ryciny, Quincey poznał od swojego przyjaciela, jakby po jego relacji ustnej, Taylora Coleridge'a. I to jest bardzo ciekawe, bo on nigdy tych rycin nie widział, a ten przytaczany wszędzie opis jest uznawany za jeden z najlepszych opisów tych rycin. Tutaj tylko fragment jego Państwu przytoczę. Oczywiście odnajdą go Państwo w każdej publikacji poświęconej Carceri. Parę lat później, gdy oglądałem Piranesiego, starożytności rzymskie, obecny przy tym Coleridge opisał mi szereg sztychów tego artysty nazywanych snami, które przypominały scenerię widzeń nawiedzających go w czasie gorączkowych majaczeń. Niektóre z nich opisuję z pamięci, według tego, co mi opowiedział. Przedstawiały ogromne gotyckie sale, na posadzce stały potężne silniki, koła, katapulty, liny. Obraz natężenia olbrzymiej siły, ale pokonanego oporu. Przemykając się wzdłuż murów, spostrzegamy schody, a na nich samego Piranesiego, jak z trudem szuka drogi ku górze. No i wreszcie tutaj są opisane te wszystkie poręcze, jakieś, gdzie wzrok rzucicie, to tam jakieś kondygnacje schodów, a na nich znów szalony Piranesi, zajęty swą podniebną wspinaczką. Więc on miał tam wizję tego Piranesiego, biegającego po tych lochach, po tych wszystkich schodach. No cuda, naprawdę bardzo ładny opis. No, najgorsze, że on po prostu nie widział tego cyklu. I to jest jakby taka ciekawostka. Natomiast no, ciekawe jest też kolejny temat, który chciałbym tutaj poruszyć, mianowicie takie odnośniki do literatury, które znajdują się w tym cyklu Carceri. Oczywiście możemy tutaj zacząć, jak mamy starożytności, to od literatury antycznej i od wędrówki po podziemnych krainach opisanych przez Homera i Wergiliusza. Oczywiście wszyscy znamy te opisy, ale tutaj taką już przed chwilą też przytoczoną postacią jest Dante i jego Boska Komedia i szczególnie te wszystkie kręgi piekieł, które opisuje,
które Jakula upasują do wizji Piranesiego. I tutaj zacytujmy sobie chociaż fragment tego, jak wyglądała brama piekieł według Dantego. Przeze mnie droga w wiekuiste męki, przeze mnie droga w naród zatracenia, jam dzieło wielkiej, sprawiedliwszej ręki. Wzniosła mnie z gruntu potęga wszechwładna, mądrość najwyższa. Starsze ode mnie twory nie istnieją. Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją. Ty, który wchodzisz do karczerii, żegnaj się z nadzieją. Ty, który przekroczysz tą bramę i zobaczysz, tak jak tutaj możemy teraz zobaczyć w dolnej części pod wizerunkiem Dantego, właśnie taką bramę, bramę, która prowadzi nas wprost do tych piekieł Dantego, ale też do tych wszystkich szalonych wizji ciemnych, takich mrocznych wizji Piranesiego, gdzieś tam buchająca u góry para, ale też ten wizerunek Dantego. Zwróćmy uwagę, z tyłu są te wszystkie kręgi piekieł, ale też przypomina to taką wieżę Babel, o której zaraz jeszcze będzie mowa. Tutaj też pomiędzy Dantem, zanim przejdę do najbardziej znanego cytatu związanego z Carceri, do cytatu Wiktora Hugo, oczywiście chciałbym opowiedzieć, bo to jest dosyć ciekawe, że jeden z osób opisujących cykl Carceri nawiązała też do cytatu z Hamleta Szekspira, gdzie brzmi on następująco. Dania jest więzieniem, mówi Hamlet, więc jest nim i cały świat, odpowiada Rosenkrantz. Czyli Dania jest więzieniem, więc jest nim cały świat. Czyli tak samo tutaj możemy odnieść tą strukturę więzienia Piranesiego, te jego całe Carceri, do tego więzienia, którym jest cały świat, którym jest ten świat, który on wymyślił, świat, który znajduje się w jego umyśle. No ale to tylko taka dygresja tego, że nawet w dziejach Szekspira możemy znaleźć to odniesienie do cyklu Carceri. Przejdźmy zatem do tego najbardziej znanego cytatu, który zawsze się pojawia przy Carceri, mianowicie cytatu Wiktora Hugo, właściwie fragmentu jego wiersza. I tutaj wszyscy znakomici badacze podawali ten cytat. Między innymi Marguerite Yourcenar zaczyna tekst, swój tekst, który właśnie jakby wszedł w taki kanon odczytywania tekstu. Tekst sam nazywa się Czarny mózg Piranesiego, a początek jego brzmi tak. Czarny mózg Piranesiego mówi w którymś miejscu Wiktor Hugo. W którym miejscu? Autorka nie podała. No może warto by było zajrzeć i rozszerzyć trochę to pojęcie. Z kolei Wojciech Karpiński drugą część swojego eseju o Piranesim zatytułował Czarny mózg. I otwierają oczywiście fragment cytatu Wiktora Hugo, ale znów jakby nie ma tego odniesienia do całości tego wiersza. W eseju pani profesor Talbierskiej, który towarzyszy naszej wystawie, który jest zawarty w katalogu naszej wystawy, pani profesor postanowiła i słusznie wreszcie zacytować w pełni wiersz Wiktora Hugo, a brzmi on tak. Czerń umysłu Piranesiego jest piecem gorejącym, gdzie mieszają się arkada i niebo, schody, wieża, kolumna, gdzie wzrasta, wznosi się, pęcznieje i bulgocze, Babel niezmierzony. Tutaj widzimy na tym przedstawieniu z lewej strony właśnie tego typu elementy. Wznosi się, pęcznieje i bulgocze. To jest ta taka para ukazana na górze. Babel niezmierzony, a więc ta taka konstrukcja, która jest wielopoziomowa, która nie wiadomo do czego prowadzi. Ale odnośnie wieży Babel i w ogóle no właśnie tego stwierdzenia, przed chwilą był portret Dantego, gdzie z tyłu były te kręgi piekieł przypominające wieżę Babel. Przypomnijmy sobie obrazy Bruegla, jego wieży Babel, ale najciekawiej chyba ujmuje to Mario Pras, który w swoim eseju o Carceri cytuje Jorge Luisa Borgesa. Borges pisał tak. Wszechświat, który inni nazywają biblioteką, składa się z nieokreślonej i być może nieskończonej liczby sześciobocznych galerii, z obszernymi studniami wentylacyjnymi w środku, ogrodzonymi bardzo niskimi balustradami.
Z każdej galerii widać piętra niższe i wyższe, nieskończenie. Jest to ewidentny opis po prostu tych więzień Piraneziego, tych poziomów, tego mikrokosmosu, tego takiego mini wszechświata, różnych galerii, studni, wentylacji, balustrad. Widać piętra niższe i wyższe. No, jest to, wygląda, że zupełnie no, opis jakby wyjęty żywcem, no, opisujący karczer Piraneziego. Ale może pójdźmy dalej, do kolejnych dzieł, takich związanych z literaturą, ale także z filmem. Oglądając cykl karczerii, wszyscy zwracają uwagę na film Jeana Jacques'a Annaud Imię Róży. Książka Umberto Eco ukazała się w 1980 roku, a w 1986 mogliśmy oglądać znakomity film właśnie Jeana Jacques'a Annaud. Interpretacją tego filmu i też natchnieniem do stworzenia scenografii okazuje się, że stał się właśnie cykl karczerii. Wspomina o nim w takiej wspaniałej analizie przeprowadzonej na temat scenografii i w ogóle na temat tego filmu pani Małgorzata Galińska. Opisuje ona inspirację reżysera i scenografa Dante Ferrettiego. Może przytoczę tutaj autorkę właśnie. Jedna z najciekawszych i najbardziej charakterystycznych sekwencji w Imieniu Róży jest ta, w której Wilhelm z Baskerville i Azzo z Melku po raz pierwszy trafiają do ukrytej w wieży biblioteki. Biblioteka ta, jak pisał Umberto Eco, miała się mieścić w wieży, w której było 100 komnat. Annaud w ramach anegdoty wspomina, że w czasie jednej z kolacji z pisarzem spytał go, jak to możliwe, że w wieży jest tyle komnat, a nie ma schodów. Ogromnie zaskoczony tym niedociągnięciem Eco, udał się do swojej prywatnej biblioteki, przyniósł dwie książki – Więzienia Piraneziego i Cyrki Eschera. I wraz z reżyserem przygotował szkic niezbędny do filmowej adaptacji opisu biblioteki. A więc Eco miał w swojej bibliotece album, może reprodukcji, ale album właśnie z więzieniami Piraneziego. I możemy to zauważyć właśnie na jednym z prezentowanych tutaj kadrów filmu, gdzie rzeczywiście te schody biegnące pod ukosem i taka barierka w ciemności ukazana na górze, no zupełnie przypomina to, co widzimy na kadrze filmu, gdzie dwaj nasi bohaterowie, Wilhelm i Azzo, próbują dotrzeć poprzez tą całą plątaninę schodów do znowu tej bardzo, bardzo poplątanej biblioteki. I znów można by tutaj zacytować Bibliotekę Babel Borgesa, ale może też zacytujmy samego Umberto Eco i Imię Róży. Jest tu na przykład taki fragment. Wizyta w bibliotece zajęła nam wiele pracowitych godzin. Zaznaczanie na planie przejść i ślepych ścian, wchodzenie wszędzie tam, gdzie układ przejść pozwalał, trwało długo. Panował dojmujący chłód. I kolejny cytat. Raz szło się stale w jednym kierunku, to znowu spak albo wokoło. Lecz bez wątpienia nie było co szukać w tym układzie, złotej reguły. Żaden z pokojów nie prowadził do pokojów następnych, labirynt w tym punkcie kończył się. Więc znowu tak, szło się znowu spak albo wokoło, czyli nie wiadomo gdzie. Te przejścia były takie labiryntowe, nie było żadnych reguł. No to wszystko jest jakby w tych rycinach Piraneziego, tak? Tutaj też nie wiemy, jakie reguły rządzą artystą, dlatego no, na pewno może regułą jest to, że nie ma tej reguły. Zazwyczaj najlepiej w tym kierunku to doszukiwać się tego. Oprócz tych filmowych różnych skojarzeń i literackich, no tutaj jeszcze jest takie filmowe skojarzenie, które zapewne młodsi tutaj ludzie wyłapią i którzy na pewno skojarzą. Mianowicie możemy pokazać też taki kadr z filmu o Harrym Potterze, gdzie tam są takie przesuwające się schody, galeria obrazów i one też są jakby żywcem wyjęte właśnie z rycin Piraneziego, więc jak mi młodzi ludzie z podstawówki czy z liceum powiedzą, że nie chcą chodzić oglądać do muzeów wystaw, no to równie dobrze mogą nie chodzić do kin i nie oglądać Harry'ego Pottera, prawda? W
Więc warto znać trochę też te inspiracje, że niektóre rzeczy już były i też skąd się czerpią niektóre pomysły. To może tylko taka dygresja, ale myślę, że cenna uwaga. Tutaj jednak oprócz tych wszystkich właśnie takich literackich i filmowych nawiązań chciałbym powiedzieć też o artystach grafikach, którzy w swojej twórczości chcieli pokazać właśnie ryciny związane z Piranezim. Znaczy, widać, że nawiązywali do jego twórczości. Jednym z takich artystów jest wymieniony już właśnie u pani Galińskiej i w tej anegdocie z Umberto Eco, Mariusz Cornelis Escher. To jest taki holenderski malarz i grafik. On sławę zdobył jako taki artysta, którego inspirowały takie rozwiązania matematyczno-przestrzenne. I tutaj właśnie mamy taki przykład jego ryciny powiązany z tą ryciną przedstawiającą schody, gdzie no widzimy jakby ewidentnie, że to jest taka inspiracja Piranezim. Ale też na naszym gruncie pojawiają się ludzie, których też interesuje ta sztuka Piraneziego i którzy wręcz powołują się na inspirację Piranezim. Takim artystą jest no, młody grafik, rytownik Oskar Gorzkiewicz, tegoroczny chyba doktorant Uniwersytetu, znaczy Akademii Sztuk Pięknych Władysława Strzemińskiego w Łodzi, który jasno w swojej pracy doktorskiej powołuje się na inwencje zaczerpnięte z karczerii Piraneziego. Pisze on między innymi tak: od kilku lat inspiracją dla moich realizacji są prace Giovanniego Battisti Piraneziego, szczególnie cykle Inwencje, kaprysy na temat więzień. Efektowne kompozycje perspektywistyczne, którym nadawał dramatyzm poprzez stosowanie silnych kontrastów światłocieniowych. I tutaj widzimy jedną z takich jego prac, akurat no, taką właśnie te światło, cienie, gdzieś ta ciemność, ale też pomieszanie różnych elementów. No, tutaj jeszcze są takie odniesienia do technik graficznych używanych przez pana Gorzkiewicza, ale też do tych technik graficznych, które używał Piranesi. On mieszał różne techniki, żeby uzyskać różne efekty. Tak samo robi to pan Gorzkiewicz. Na przykład mówi on o jednej ze swoich prac, że w kompozycji tej pracy można znaleźć nawiązania do grafiki Piranesiego z cyklu Carceri. Więc bardzo ciekawie i bardzo dobrze, że no też jasno nawiązuje do twórczości Piraneziego. Nie musimy tutaj wymyślać, co artysta miał na myśli. Widać, że jest to artysta bardzo już dojrzały i świadomy pomimo młodego wieku. Cykl Carceri zmusza nas do takich także przemyśleń, które możemy sobie sami narzucić. Warto odwiedzić wystawę, obejrzeć po kolei wszystkie tablice, przyjrzeć się im, a może po prostu sami wymyślimy jakąś interpretację. Tutaj na przykład jest taka ciekawa rzecz, jak oglądaliśmy ze zwiedzającymi jedną z rycin, no nasunęła się też taka myśl, może kolejna interpretacja. Jest to rycina przedstawiająca wielkie koło. Może artysta chciał tutaj przedstawić jakieś takie koło życia, które nie wiadomo się, gdzie się kończy, nie wiadomo, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy to koło, gdzie się zaczyna, w którą stronę się toczy, ile jeszcze będzie się obracać, ale też nie wiadomo, gdzie jest ta oś i kto to koło obraca. Może to jest to takie koło młyńskie, mielące zboże, a więc zboże na chleb, który kojarzymy z życiem. A z drugiej strony, tak jak tutaj pokazałem z prawej strony, no, koło życia, koło śmierci. Koło, które w średniowieczu pokazywało nasz los od wieku dziecięcego poprzez dojrzałość, aż do starości i śmierci. Też tego typu interpretacje możemy wymyślać. No, sztuka Piraneziego inspiruje nas aż po dzień dzisiejszy. Właściwie cykl Carceri jest takim wyjątkowym, który nawiązuje do tej takiej kondycji ludzkiej. Opisuje kondycję człowieka Piraneziego, który znalazł się w takim momencie
życiowym, że musiał podejmować różne wyzwania związane z jego decyzjami rodzinnymi, artystycznymi, zawodowymi, kontaktami z różnymi ludźmi. Człowieka, który w tej decyzji często pozostaje gdzieś sam, tak jak tutaj mamy taką postać na schodach zamyśloną. Gdzieś w tle za nim stoją inne postacie, ale to on musi podjąć tą decyzję, gdzieś tam musi mierzyć się ze swoim losem. I to jest też takie przesłanie współczesne tego cyklu, że wszyscy gdzieś tam zmagamy się z różnymi decyzjami i gdzieś tam jesteśmy osamotnieni w podejmowaniu różnych decyzji, a więc znów tak bardzo mrocznie, bardzo ciemno, taki gdzieś ten los ludzki uwięziony w więzieniach Giovanniego Battisti Perenesiego, ale też w twórczości tego znakomitego artysty. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.